Dogrywka w sieci już teraz na facebookowym profilu Radia Piekary. Marcin Zasada, witam ponownie. Mieczysław Kieca, prezydent Wodzisława Śląskiego, jest naszym gościem. Witam serdecznie, po raz drugi, witam ponownie państwa. Tym razem w sieci. Tak jest. Ochrona policji, nie chce pan zdradzić, czy jest, czy nie ma? Nie, a rodzinę pan uspokoił chociaż? Nie będę tego zdradzał. Z rodziną długo o tym rozmawialiśmy. Myślę, że rodzina dobrze rozumie, że pełniąc funkcję publiczną jest się narażonym na różnego tego typu ataki. Szczególnie, że niektóre już podobne rzeczy, w tym sensie podobne miały miejsce, bo kilka lat temu były klepsydry wywieszane pod moim adresem. Było to związane z wydarzeniami okołopiłkarskimi, czy były zapalane znicze pod moim domem, czy pod domem dyrektora Mosiru. Natomiast tego typu działania, tak, chodziło o Odrę Wodzisław, tego typu działania mają miejsce po raz pierwszy. A może warto w ogóle zastanowić się nad ochroną dla prezydentów miast? Taka dyskusja toczy się po Gdańsku, w środowisku samorządowców. W moim przekonaniu nic to nie zmieni, tak samo jak dyskusja na temat zaostrzania prawa, czy zmiany prawa w tym zakresie. Jeżeli nie powiemy stop mowie nienawiści, jeżeli nie będziemy edukować, jeżeli nie będziemy przestrzegać przed tego typu działaniami, nigdy nie wypracujemy takiego mechanizmu prawnego, ochrony prawnej, czy ochrony osobistej, która da 100% pewności i bezpieczeństwa. Pełnienie funkcji prezydenta miasta to stały kontakt z mieszkańcami. Nie da się tego zrobić inaczej. Nie da się prezydenta miasta wsadzić do, przepraszam za kolokwializm, parcennej limuzyny, prowadzić go od domu do urzędu, od urzędu do biura. To tak nie działa samorząd. Tak może sobie na działanie chyba pozwolić polityk wyższej klasy. A słyszał pan zapewne powtarzane od kilku dni słowa dominikanina ojca Ludwika Wiśniewskiego na temat piekiełka, które sobie zbudowaliśmy, albo raczej wy, politycy, zbudowaliście. Uwielbiam, jak do samorządowca mówi się wy, politycy, wskazując palcem. Akurat jeżeli popatrzymy na kilka tysięcy samorządowców, na wiele osób, które jest ponownie wybierane, cieszy się bardzo dużym zaufaniem społecznym, bez względu na opcje polityczne. I najczęściej my, samorządowcy, umiemy na dole budować jedność i współpracować z radami, z osobami reprezentującymi różne poglądy. Tego nie ma w polityce krajowej, to sobie powiedzmy wprost. Tam często są piękne hasła, tam często są piękne sztandary wnoszone. W pretensie, tylko to samorządowca chyba zamordowano, a nie polityka w takim razie idąc tym tropem, prawda? Zamordowano osobę, która miała odwagę bardzo jasno wygłaszać swoje poglądy i zamordowano osobę, wokół której aparat skupiony wokół instrumentów władzy partii obecnie panującej jasno i bardzo mocno krytykował tą osobę, wzywając pośrednio do nienawiści wobec tej osoby. I tu nie mówię wielkich słów, dlatego że tak uważam, wystarczy zobaczyć, co między innymi media publiczne roztaczały wokół osoby zamordowanego prezydenta Adamowicza. Przypuszczam, że przypominam też, że Platforma Obywatelska mówiła o prezydencie Adamowiczu, że żaden prezydent nie był aż tak traktowany. I nie oceniam tego w kategorii jednej czy drugiej partii. Mówię o tym, co miało miejsce. Natomiast na pewno cała klasa polityczna w takim czy w innym stopniu, w zależności jaki przykład byśmy analizowali, jest odpowiedzialna za mowę nienawiści. No to cytat jeszcze z ojca Ludwika Wiśniewskiego. Nie jest tak, że jeden obóz jest anielski, drugi diabelski, gdy ci utracą władzę, to będzie niebo. Boję się, że będzie jeszcze gorsze piekło, bo w ludziach tkwi chęć odwetu. Ksiądz jakby symetrysta, można nawet powiedzieć. Ale całkowicie się z tym zgadzam. Przecież przed chwilą to powiedziałem, że nie analizujmy konkretnego przykładu. Wszyscy są winni za mowę nienawiści. Pan jakąś naukę osobiście dla siebie znajduje w tych słowach dominikanina? Nie tylko w tych słowach, w słowach bardzo wielu osób, z którymi mam szczęście spotykać się od lat, że mimo różnego typu emocji, które chociażby na terenie naszego miasta, tak, wzmaga trudna niejednokrotnie debata z mieszkańcami czy w Radzie Miasta, należy próbować, na ile jest to możliwe, wznieść się ponad podziałami i samemu nie zaostrzać danego języka. Jeżeli polityk samorządowy, na przykład prezydent miasta, zacznie zaostrzać język w debacie publicznej w mieście, to może się spodziewać szybkiego rykoszetu w drugą stronę. Radni w Bielsku przegłosowali właśnie rezolucję, w której zadeklarowali, że będą dyskutować merytorycznie, a spory rozstrzygać w drodze dialogu. Dobre? Piękne. A trzeba do tego specjalnej uchwały? Bo ja myślałem, że tak pracują cywilizowani ludzie, których wybieramy do samorządów właśnie. Nie mi jest oceniać decyzję Rady Miasta Bielska-Białej.
myślę, że w przysięgę samorządowca składaną i w dobry obyczaj jest wpisane budowanie dialogu. No właśnie, bo co właściwie to w drodze uchwały można by przegłosować, że będziemy pracowici i uczciwi równie dobrze, nie wiem, takich czasów dożyliśmy, że politycy samorządowi muszą składać śluby przyzwoitości? Uważam, że lepiej pokazać to zwykłą pracą niż ślubami czystości, jak pan redaktor powiedział. A w Wodzisławiu dyskutujecie merytorycznie, czy wręcz przeciwnie, bez uchwały jeszcze? Bez uchwały zawsze tego typu i myślę, że ona jest niepotrzebna. Ja na pewno nie będę inicjatorem tego typu uchwały. Pan nie ma, zdaje się, większości w Radzie, prawda? Prezydent miasta. Współpracuję z Radą, wymaga to dużo dyskusji, czasami są emocje, ale w dniu wczorajszym Rada Miasta prawie jednogłośnie uchwaliła budżet na rok 2019. Po prostu dyskutujemy, różne akcenty się zmienia, idziemy do przodu. Czy jakimś rozwiązaniem na przyszłość są lekcje na temat mowy nienawiści w szkołach? Myślę, że częściowo tak, ale bardzo ogólne, nie skupiające się tylko i wyłącznie na aspekcie politycznym, ale generalnie na współżyciu i współżyciu przede wszystkim w sieci. Bardzo wiele młodych osób to dotyka, szczególnie tych, które są użytkownikami mediów społecznościowych z różnych przyczyn. Może to być związane z zakochaniem się, z wizytą gdzieś i tak dalej. Jest to fakt coraz bardziej powszechny, a media społecznościowe będą, są obecne i po prostu nie znikną. Pytanie, czy trzeba do tego specjalnych zajęć. Jest religia, jest etyka, są godziny wychowawcze, mnóstwo okazji, by rozmawiać z uczniami o czymś, co nazywamy dzisiaj, czy nazywa się hejtem. Widocznie nie spełniają swojej roli, skoro problem jest powszechny i w szkołach coraz częściej młodzież potrzebuje dostępu do psychologa czy innego typu opieki. Proszę zwrócić uwagę, że przez lata zmienił nam się też bardzo mocno model rodziny. W tym sensie model rodziny, że już nie ma tylu rozmów w domu, co kiedyś. Często nawet rodzice nie zdają sobie sprawy z tego, co dzieci robią w sieci, w jakich godzinach, na jakich są portalach i jak tego typu życie wygląda. Po prostu ono stało się dużo szybsze dla osób starszych o kilkanaście lat od swoich, czy 20 od swoich dzieciaków, które żyły w czasach, kiedy nie było mediów społecznościowych. Dzisiejsza rzeczywistość jest zupełnie inna. Świat zmienia się bardzo dynamicznie. Rzecznik Praw Dziecka na przykład uważa, że mowa nienawiści dotyczy dorosłych, dotyczy polityków, a nie dzieci czy nastolatków. W moim przekonaniu mowa nienawiści w tym czy innym stopniu dotyczy wszystkich. Użytkowników, którzy są na nią narażeni. Słyszał pan, że o tym, że niektóre organizacje, niektórzy politycy również ostrzegają przed lekcjami z mowy nienawiści. Mówią na przykład, są takie głosy, również, że to jest jakaś propaganda lobby LGBT. Nie słyszałem czegoś takiego. Wystarczy, żeby każdy, kto wyraża tego typu poglądy, naprawdę zajrzał do sieci albo może porozmawiał, jeżeli dotrze i uczciwie będzie mógł porozmawiać i wsłuchał się chociażby z uczniami w wieku jeszcze obecnych gimnazjów, czyli w wieku gimnazjalnym. To jak będzie w Wodzisławiu? Pan się nad tym zastanawia? Pan jest skłonny, aby takie lekcje też miasto Wodzisław Śląski nie jest organem prowadzącym dla szkół o charakterze średnim, więc to już jest rola starosty powiatowego. Natomiast jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, czy no, o gimnazjum, ostatni rocznik, dla których miasto jest organem prowadzącym, będę już za niedługo rozmawiał z dyrektorami szkół. Chcemy przygotować jakąś formę programu, szczególnie, że od lat prowadzimy różnego typu z własnej inicjatywy programy, właśnie uwrażliwiające młodzież na wiele problemów, a swego czasu we współpracy z policją i z prokuraturą także z młodzieżą rozmawialiśmy właśnie na temat nienawiści, hejtu w sieci, tego, gdzie zgłaszać i gdzie szukać porady, żeby nie rozwiązywać tych problemów samotnie. Czy będzie pan tęsknił za zasiadaniem w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego? Na pewno będę tęsknił za tym gremium, ponieważ przez ponad 2 lata, jak miałem zaszczyt reprezentować samorządowców w Wojewódzkiej Radzie Dialogu, udało się przeprowadzić wiele inicjatyw i trudnych rozmów zakończonych sukcesem, wypracowaniem kompromisu. Między innymi w temacie ochrony powietrza, czyli uchwały antysmogowej. To był ten okres, bardzo trudna i dyskusyjna uchwała, szczególnie ze środowiskiem związanym ze związkami zawodowymi górniczymi. A także w ramach programu dla Śląska, gdzie ta współpraca i dyskusja była owocna. Marszałek podziękował panu za współpracę, tę owocną współpracę ze swoim poprzednikiem właściwie. Ja przede wszystkim dziękuję wszystkim związkowcom, pracodawcom, których miałem okazję poznać i z nimi ten dialog prowadzić. Otrzymałem jednozdaniowy list od pana marszałka. Dziękuję i tyle. Życie idzie do przodu. No, jednozdaniowy.
podobno poprzedni marszałek nawet nie dziękował byłym członkom WRDS. Nie wiem tego. Pamiętam, że jak byłem powołany na członka WRDS-u, jak dobrze pamiętam, miało to miejsce w siedzibie Solidarności Śląsko-Dąbrowskiej, a zastępowałem starostę Rybnickiego na tej funkcji. Tak dobrze pamiętam, wtedy obecny przewodniczący WRDS dziękował. Taka była formuła, że dziękował obecny przewodniczący WRDS. No ma pan swoją drogą, można powiedzieć, szczęście, bo drugim odwołanym z WRDS-u prezydencie Sosnowca marszałek stwierdził, że nie jest dla niego partnerem do dyskusji. No cóż, trudno mi komentować, nie byłem przy tego typu rozmowie. To a propos nowych władz województwa, nowego rozdania, już dwa miesiące pracuje w takim nowym, w takiej nowej układance, nowy zarząd województwa. Jakie nadzieje ma, popatrzmy szerzej, subregion zachodni, ziemia rybnicka i okolice związane z właśnie nową władzą województwa? Subregion zachodni na pewno ma nadzieje związane z kontynuacją tych dobrych rzeczy, które w subregionie zachodnim wprowadziliśmy. Czyli na przykład? A już odpowiadam, to właśnie subregion zachodni w latach 2007-2013 jako pierwszy subregion na terenie Śląska wprowadził program rozwoju subregionu i na bazie tego programu Urząd Marszałkowski w poprzedniej kadencji zdecydował się na wprowadzenie tego instrumentu, który wszyscy chwalą, mieszkańcy i samorządowcy, czyli inwestycji w ramach regionalnych inwestycji terytorialnych, czy tego zintegrowanego programu, gdzie samorządowcy dokonali oceny, jaka jest strategia, co jest potrzebne, na co przeznaczać środki w głównej mierze unijne, tak żeby były one jak najmądrzej wykorzystane. Jesteśmy w trakcie ostatniej perspektywy unijnej tak dużych środków. Mam nadzieję, że zarząd województwa będzie kontynuował te dobre rzeczy i bardzo sprawnie przeprowadzi nas do zakończenia perspektywy i przygotowania na kolejne lata. To jest bardzo duże wyzwanie. No, pamiętam, że nawet ustami ministra Kwiecińskiego wyrażano się dokładnie odwrotnie na temat tych inwestycji unijnych w województwie śląskim. To no, czekamy na tę weryfikację w takim razie. Miejmy tylko nadzieję, że ta weryfikacja nie spowoduje obniżenia tempa wydatkowania środków unijnych. No problem w tym, że ono według ministra między innymi było bardzo średnie. Nie wiem, na jakiej bazie pan minister posługiwał się tymi danymi i na pewno, jeżeli mówił to odnośnie województwa śląskiego, mijał się lekko mówiąc z prawdą. Na każdym komitecie monitorującym, gdzie oceniamy stan zaawansowania środków, jestem członkiem tego komitetu, jest przedstawiciel ministra właściwego rozwoju i zawsze marszałek odpowiedział za wdrażanie środków, przedstawiał konkretnie procentowe zaangażowanie i powody. Województwo śląskie miało opóźnienia, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków unijnych w tej perspektywie, z jednej przyczyny. Rozpoczęte kontrole po zmianie władzy centralnej spowodowały, że ilość pracowników urzędu była co naturalne, zmuszona do przygotowywania ilości dokumentów dla organów ścigania innych instytucji. W wyniku tych kontroli, przypomnijmy, nic nie zostało udowodnione, a czas straciliśmy. Panie marszałku, to na koniec jeszcze... Prezydencie, zapytam jeszcze, tak może w przyszłości, ale to proszę zapamiętać sobie to jak wróżbę. Będę pamiętał, kto to powiedział. Tak, dziękuję. Jest. Macie w zarządzie, nowym zarządzie województwa, w przeciwieństwie do poprzedniego, swojego przedstawiciela. Przedstawiciela subregionu zachodniego, ziemi rybnickiej i okolic, że tak powiem. Wojciech Kałuża z Żoru. A myślałem, że mówi pan o panu Wosiu. Dwóch przedstawicieli, przepraszam. Jest przepraszam pana wicemarszałka Wosia. O, w związku z powyższym, jak pan widzi, mamy tych przedstawicieli. I zapowiedź jednego i drugiego przedstawiciela, panów marszałków, członków dwie piąte zarządu to prawie połowa. Województwa mówił o tym, że teraz mieszkańcy subregionu zachodniego będą mogli bardzo mocno skorzystać z tej zmiany, która nastąpiła. Myślę, że także jako mieszkaniec zachodniego, panowie marszałkowie mówili, czy pan marszałek Kałuża, podając powody przejścia do obozu dzisiaj rządzącego województwem, czy pan marszałek Woś, mam nadzieję, że wszyscy odczujemy tą dobrą zmianę. No, jest to rzeczywiście, macie przewagę, żadna inna część województwa śląskiego nie jest wręcz nadreprezentowana. To mam nadzieję, że w najbliższym czasie to zobaczymy, a wyzwań jest dużo. Mam nadzieję, że zobaczymy, chociażby z punktu widzenia Włodzisławia Śląskiego, szybką decyzję o remoncie drogi wojewódzkiej 933 po przetargu. Zobaczymy środki unijne na drogę główną południową, zobaczymy poprawę połączeń kolejowych, o co apelują samorządowcy od lat, czy budowę kolejnej linii kolejowej drugiego toru. Tych rzeczy, o które apelujemy i są wpisane w strategię
strategii dla Śląska, w programie dla Śląska jest bardzo dużo. Listę życzeń uznamy w takim razie. O ochronę powietrza. Mam nadzieję, że panowie marszałkowie znają te dokumenty, na pewno znają, bo ich współpracownicy uczestniczyli w ich przygotowaniu i teraz szerokim strumieniem popłyną nie tylko deklaracje, ale i środki. Mieczysław Kieca, prezydent Wodzisławia Śląskiego, był dziś z nami o poranku. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dobrego dnia życzę, mimo że lekko mroźnego. Oj, lekko to słabo powiedziane. Ale to jest tylko minus 6 stopni, nie 16. No, ale my jesteśmy tylko w Polsce, a nie daleko na wschodzie, podobno w centrum Europy. Dziękuję bardzo. Wszystkiego do usłyszenia, dobrego. Do zobaczenia. Radio Piekary.